Pod namiotem słowa. Janusz Stanisław Pasierb. Przez ogień. Nie oddziela mnie od świata gruby mur czy cienka ściana, tylko ogień. Nie odróżnia mnie od rzeczy oddech ani serca bicie, tylko ogień. Nie zbliża mnie do człowieka jego, moja krew i ciało, tylko ogień. I z Bogiem mnie nie połączy obłok chłodny czy powietrze, tylko ogień. Autor sugeruje, że cechą pełnej egzystencji człowieka jest żarliwość, ogień w sercu, ogień w oczach, ogień słów i modlitw. Ziemska egzystencja stanowi próbę ognia, który działa wyjątkowo precyzyjnie. Żarliwość oddziela od świata pozorów, świata błysku, konsumpcji i udawania. Żarliwość odróżnia człowieka od najnowocześniejszej technologii i najpiękniej wykonanych przedmiotów. Żarliwość, gorące uczucia, zbliżają człowieka do człowieka. Żar spalającego się w miłości człowieka łączy go z Bogiem. Mimo że Ziemia jest miejscem, w którym duchowość i materialność mieszają się ze sobą w sposób nieczytelny, chaotyczny i bardzo trudno rozpoznawalny, żarliwość potrafi uporządkować nasze życie i wprowadza właściwą hierarchię wartości. Przejście przez rzeczywistość możliwe jest tylko drogą ognia, która daje pewność, że każda cząstka została zaangażowana w dążenie ku swemu celowi w sposób maksymalny, prowadzący przez żar do spalenia. Z Białegostoku do Pelplina jeździłem wielokrotnie z grupami młodzieży teatralnej z 1 i 10 liceum oraz zespołu szkół muzycznych na wydarzenie kulturalne zwane Pomorski Festiwal Poetycki imienia księdza Janusza Stanisława Pasierba. Wygrywaliśmy programy słowno-muzyczne, konkursy pięknego mówienia wierszy prezentowanego dzisiaj poety. Wiódł nas tam mój resentyment do wspaniałej gotyckiej katedry, jej niepowtarzalnych form sklepienia, imponującego ołtarza barokowego. Ileż mieści się w tej świątyni żarliwości od średniowiecza po współczesność. Uczniowie moi byli żarliwymi uczniami sensów, które w swej poezji mieścił ksiądz Janusz Stanisław Pasierb. Przez ogień. Nie oddziela mnie od świata gruby mur czy cienka ściana, tylko ogień. Nie odróżnia mnie od rzeczy oddech ani serca bicie, tylko ogień. Nie zbliża mnie do człowieka jego, moja krew i ciało, tylko ogień. I z Bogiem mnie nie połączy obłok chłodny czy powietrze, tylko ogień.